Będziemy kontynuować i myślę dzisiaj już kończyć omawianie listu do Efezjan. Mam nadzieję, że coś z tego listu w naszych głowach i sercach zostało. Pamiętacie, że apostoł Paweł w tym liście mówi pierwsze o tym dziele, które Bóg dokonał w nas i co z nami uczynił. A później w oparciu o to wzywa nas o właściwe postępowanie w naszym chrześcijańskim życiu, w różnych dziedzinach, w małżeństwie, rodzinie, w pracy, w społeczeństwie i społeczności Kościoła, abyśmy postępowali w sposób godny naszego powołania. I na końcu też mówi o tym, że mamy przeciwnika, który stwarza nam ogromne problemy. On od samego początku zrobił tak, Biblia mówi, że swoją chytrością, przez oszustwo doprowadził do upadku Ewę, a teraz robi wszystko, aby ludzie nie zwrócili swoich serc, swojego wzroku na Zbawiciela, na osobę Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że on zaślepia umysły niewierzących. Zwróćcie uwagę, zaślepia umysły tych, którzy nie wierzą. Inaczej mówiąc, tych, którzy nie chcą zaufać Bogu. Oni dają mu jakby takie specjalne miejsce, to otwiera mu drogę, możliwość do kłamstwa, do dalszego oszukiwania, do ciemniania tego obrazu tego, kim człowiek jest, komu ma służyć i dokąd zmierza. Mówiliśmy o jego imionach, mówiliśmy o jego sposobach, w jaki sposób działa i też mówiliśmy o tym, że nawet ludzie Boży, zbawieni, odrodzeni, doświadczają jego ataków, nie tylko kuszenia, ale wręcz potężnych ataków, czy to na ciało człowieka, czy to na duszę, na nasze emocje, na nasz umysł. On próbuje w różnoraki sposób wywierać presję, wrzucać niewłaściwe myśli, dręczy i jest w stanie dręczyć nawet właśnie dzieci Boże, chrześcijan, którzy nie czuwają, którzy jakby dali miejsce, on sobie to miejsce znalazł, że on ciągle może ich dręczyć. Oni jakby, trudno jest im się temu przeciwstawić, chociaż mogą to uczynić i powinniśmy to uczynić. A więc on wywiera tą presję. Mówiliśmy, że tak jak ta kobieta była pochylona przez 18 lat, on dotknął jej ciała i ją związał. Nie opętał jej, on ją związał. Dzieje apostolskie 10:38 bodajże mówią, że Jezus przyszedł, aby uwolnić dręczonych, uciskanych przez diabła ludzi. I nie ma tam mowy o opętaniu, ale o takim dręczeniu, wywieraniu ciągłej presji, niepokoju, lęków. W różnoraki sposób on próbuje i działa i w życiu niewierzących, ale też jeśli znajdzie taką możliwość, to będzie działał też przeciwko Bożym ludziom. No bo przecież jeżeli Piotr mówi nam, że diabeł chodzi wokół nas jak lew, ryczący, szukając kogo by pochłonąć i mówi o trosce, o zamartwianiu się, iluż chrześcijan, ileż razy to my przyłapujemy się na tym, że zamiast ufać Bogu, my się zamartwiamy, my nie możemy często spać. Co będzie w pracy, czy będzie praca, czy jak to będzie wyglądać przyszłość, czy starczy mi na życie, czy nie. On jest specjalistą od tego, ale przecież dzieci Boże, chrześcijanin ma swoje oparcie w Bogu i ma swoje oparcie w Bożym Słowie. Tak więc nie musimy się temu poddawać. Biblia wyraźnie mówi, że mamy Bogu się poddać, a przeciwstawić się diabłu, a on wtedy od nas ucieknie. I dzisiaj chciałbym jakby szczególną uwagę zwrócić na te ostatnie fragmenty, na to,
na tą zbroję Bożą, o której apostoł Paweł w tym liście do Efezjan mówi. Mówi, że każdemu Bożemu dziecku dana jest Boża zbroja. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy mowa jest o owocu Ducha Świętego, to jest owoc Ducha, nie nasz. Jeżeli trwamy w bliskiej relacji, społeczności z Chrystusem, pozwalamy przez to też Duchowi Świętemu działać w naszym sercu, to On będzie w nas wydawał owoc. To nie jest na takiej zasadzie, że zacisnę zęby, żeby się nie rozgniewać i tak dalej, chociaż samokontrola jest jak najbardziej wskazana, prawda? Ale to coś, co będzie w nas rosło, dlatego że to jest owoc Ducha. On wynika z mojej bliskiej relacji, społeczności, chodzenia z Panem. Także tutaj, kiedy mowa jest o tej walce duchowej z przeciwnikiem, tu jest napisane, że mamy Bożą zbroję. To jest bardzo ważne. To nie jest moja czy twoja zbroja. To nie jest jakaś nasza własna zdolność do tego, aby móc dać diabłu odpór, ale Bóg dał nam zbroję. Zanim przejdę do tej zbroi, to jeszcze chciałbym zaznaczyć, że Słowo Boże nam mówi o bardzo ważnych prawdach tego, czym możemy posługiwać się w tej duchowej walce. Na co powinniśmy zwrócić uwagę w tym przeciwstawianiu się diabłu, przeciwnikowi, czy też jego kłamstwom. Pierwsza bardzo ważna rzecz, to powinniśmy pamiętać o tym, co mówi apostoł Jan w 4 rozdziale, wierszu 4, ale także wiele innych miejsc o tym mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na tym świecie. Chrześcijanin ma osobiste świadectwo i powinien mieć osobiste świadectwo, że nie jest sam, że w nim jest obecność Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Przecież kiedy oddaliśmy Mu nasze serca, nasze życie, to nie tylko myśmy Jemu się oddali, ale On, zaprosiliśmy Go i On zamieszkał w nas. Chrystus zamieszkał w nas przez Ducha Świętego, podobnie jak Ojciec. A więc kiedy toczę tą duchową walkę z przeciwnikiem i diabeł robi takie wrażenie swoją presją na moje życie, że jestem pozostawiony sam sobie i właściwie on zrobi, może zrobić ze mną, co mu się podoba, to powinienem wrócić do prawdy Bożego Słowa. I kiedy toczę tą duchową walkę, powinienem mieć to mocne wyznanie, bez względu na to, czy czujemy obecność Chrystusa, czy nie, ale dlatego, że tak jest napisane, kiedy doświadczyłeś łaski, przebaczenia, stałeś się Bożym dzieckiem, Chrystus jest w nas. Bóg jest w nas. Amen. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na tym świecie. To daje nam taką siłę do tego, aby móc dać diabłu skuteczny odpór, aby też zaufać nie sobie, ale Chrystusowi, który jest we mnie i który we mnie żyje. To jest niesamowicie ważne w tym duchowym zmaganiu, aby się nie dać okraść z tej prawdy, z tej duchowej rzeczywistości. On jest w nas. Po drugie, mamy pamiętać, że mamy Słowo Boga, które jest nam dane. Pamiętacie w Ewangelii Jana w 8 rozdziale od 32 do 34 wiersza jest napisane, że poznacie prawdę. Prawda? I prawda was wyzwoli. To Słowo Boże daje nam światło. Ono wrzuca światło w całą naszą sytuację. I zresztą w tej zbroi Bożej później apostoł Paweł także wymienia Słowo Boże. Jezus, kiedy był kuszony na pustyni, pamiętacie? Trzykrotnie diabeł podchodził do niego. Nie dziw się, jeżeli przeżywasz bliskość Pana, jeżeli doświadczasz mocy Ducha Świętego, to nie dziw się, że będą przychodzić na ciebie ataki, bo stajesz się dla diabła coraz bardziej niewygodny. Z jednej strony
Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy byli pełni ducha. Zresztą ten list do Efezjan także o tym mówi. Napełniajcie się duchem. A z drugiej strony musimy mieć świadomość, że człowiek, który doświadcza Bożej mocy, Bożego napełnienia, realności Ducha Świętego, będzie poddany albo będzie atakowany przez wroga, przez przeciwnika, który chciałby nas unieszkodliwić. Na początku, kiedy doświadczamy mocy Ducha Świętego, Pan sam dopuści, dozwoli, abyśmy byli poddani próbie. I bardzo często Bóg poddaje nas próbie, a diabeł w tym względzie to wykorzystuje, aby nas kusić. Bóg nas nie kusi, kusi diabeł. Zawsze pokuszenie przychodzi od diabła i diabeł atakuje to w nas, tą naszą cielesność. A kiedy przyszedł do Jezusa, atakował jego ja. No, dam ci to wszystko, cała wszystko będzie należeć do ciebie, prawda? Albo atakuje nasze pragnienia i pożądliwości, chociaż Jezus nie miał cielesnej, zepsutej natury, był czysty. To pokuszenie przychodziło z zewnątrz, ale też dotyczyło tych kwestii, pragnień i tej świadomości, tego pragnienia być ponad, w ten niewłaściwy sposób, w jaki diabeł, do jakiego diabeł kusił Jezusa Chrystusa. Albo będzie atakował, żebyśmy zrobili coś nierozważnego, kiedy Jezus był kuszony, aby się rzucił ze szczytu świątyni. I często diabeł podchodzi w taki sposób. Chrześcijanin myśli, że on teraz porusza się w duchu, teraz właśnie ma po prostu okazać wiarę i jest kuszony do tego, aby zrobić coś naprawdę głupiego wręcz, ale jemu się będzie to wyglądać jak coś bardzo duchowego. I tutaj trzeba, człowiek musi na to uważać. I ważne jest znać całe Słowo Boże. I Jezus tutaj się nie dał, mówi, napisano jest, w odpowiedzi na to, co diabeł mu proponował. A więc mamy Słowo. Dlatego tak ważne jest, żeby chrześcijanin, żebyśmy my napełniali się Słowem, poznawali prawdę Bożego Słowa. Nie gdzieś tam poza kontekstem, ale to, co rzeczywiście naucza Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, czego naucza Słowo Boże. Dalej mamy imię Jezus. Bardzo często w tej duchowej walce i zresztą zwróćmy uwagę, kiedy dane jest apostołom wypędzać demony, to czynią, mamy to czynić w imieniu, w autorytecie imienia Jezus. Diabeł nie boi się człowieka, ale boi się imienia Jezus. Boi się tego, który go pokonał, który go zwyciężył. Mamy do dyspozycji powoływanie się na moc świętej krwi Jezusa. Kiedy oskarżyciel przychodzi i oskarża nas, Bóg mówi, popatrz na krew baranka, która przelała się za twoje grzechy i weź przez wiarę oczyszczenie, obmycie, usprawiedliwienie, jakie daje święta krew Jezusa Chrystusa. Dalej mamy obietnicę i mamy możliwość być napełnionymi mocą Ducha Świętego. Biblia mówi, że Jezus w mocy Ducha wypędzał demony. A więc mamy Ducha Świętego. Czyż nie jest napisane, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, ale też możemy mieć nie tylko zaczątek, pieczęć Ducha, jesteśmy zapieczętowani dla Pana, ale też możemy być napełnieni Duchem Świętym. I na koniec właśnie apostoł Paweł tutaj mówi, że mamy umacniać się w Panu. Już o tym mówiłem, że to umacnianie się w Panu jest niczym innym, jak budowaniem bliskiej więzi społeczności z Jezusem Chrystusem. Kiedy ja mam tą świadomość i opieram się o tego, który jest mocny. Wzmacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Inaczej mówiąc, bądź człowiekiem Bożym, który świadomie opiera się o Boga, o ramię Boże. I ramię Boże daje ci to oparcie i nie zachwiejesz się. Takim sztandarowym słowem jest
przypowieść o krzewie winnym, kiedy Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. A więc ta bliska społeczność, relacja z naszym Panem. Bóg powiedział kiedyś do Abrama, w 1 Mojżeszowej 17:1, Abramie, trwaj w społeczności ze mną. A więc jest niezwykle ważne, jeżeli chcemy toczyć dobrą duchową walkę, to musimy być ściśle zespoleni z Panem. Dlatego Jakub też mówi, zbliżcie się do Boga. To, co słyszeliśmy też w niedzielę. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. A więc nie upatruję, że to ja jestem jakimś supermenem i diabeł się mnie wystraszy. Nie, on się nas nie wystraszy. On się wystraszy tego, który jest w nas. On się wystraszy wtedy, kiedy ty i ja będziemy w Panu pokładać nadzieję i w Jego imieniu i w mocy Jego świętej krwi damy odpór diabłu. A więc umacniajcie się, umacniajmy się w Panu. Agnieszka, dzięki bardzo. Bo już myślałem, że tutaj za chwilę nie wydobędę słowa. Nie wiem, czy klimatyzacja tak zadziałała. I dalej Słowo Boże mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Jeszcze raz tutaj chcę to podkreślić. To jest Boża zbroja, nie nasza. To nie jest coś, co pochodzi od nas, abyśmy mogli dawać diabłu odpór. Przywdziejcie całą zbroję, abyście mogli ostać się przed diabelskimi zasadzkami. Inaczej mówiąc, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to nie może być tak, że chodzisz, działasz, żyjesz bez tej Bożej zbroi. Mamy ją mieć ubraną cały czas. Powinna być na nas cały czas. Dlaczego? Dlatego, że diabeł szuka okazji, żeby nas zaatakować. I jeżeli którejś części z tej zbroi Bożej nie będzie, on będzie atakował te miejsca w naszym życiu. Apostoł Paweł tutaj mówi, tłumaczy nam, że ta zbroja jest niezbędna, aby się ostać. Przypomina nam, że toczymy tą walkę i mówi też po raz drugi w wierszu 13, weźcie całą zbroję, nie fragment, nie część. Niektórzy może opierają się i mają silno w ręku, trzymają miecz ducha, ale to jest za mało. Mamy mieć całą zbroję Bożą, abyśmy mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Zwróćmy uwagę, drodzy, jak apostoł Piotr nie miał pojęcia tego duchowego zmagania, tego podstępu ze strony szatana. On opierał swoje zwycięstwo na swojej sile. Mówi, Panie, choćby wszyscy się Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. Oni mogą, ale nie ja. I pamiętacie, on był kompletnie nieświadomy tego, w jakim on jest miejscu, że jest tak naprawdę w ogóle nieprzygotowany na konfrontację. To Pan Jezus mówi, Piotrze, ja prosiłem za Tobą, bo diabeł wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. Wiecie, czasami chrześcijanie działają tak, w taki lekkomyślny sposób, zadufani w sobie. O! Wiecie, czasami ludzie, Bóg kogoś wyrywa z alkoholizmu, z narkomanii i tak dalej, on powie świadectwo, wszyscy z Boże są zachwyceni, łącznie z Nim. Ludzie mówią, jak cudownie Bóg zadziałał w twoim życiu i nagle coś dają się złapać bardzo szybko ci ludzie. Oni mówią, ja teraz już nie upadnę. Teraz ja już wiem. I zaczynają podnosić się w swojej zarozumiałości, lekkomyślności i nie polegają na Bogu. Mówią, ja jestem silny. Już mi teraz, diabeł mi tu nic nie zrobi. I nagle widzimy, że totalny upadek. Znowu gdzieś tam go widzieli, prawda, pijanego czy pod wpływem. I wtedy siada i płacze. Ja już myślałem,
No tak, mój drogi, ale nie byłeś przygotowany, zacząłeś bardziej polegać na sobie. Pycha zaczęła wypełniać twoje serce zamiast umacniać się w Panu i oczekiwać, że to Pan, który ciebie wybawił, Pan da ci siłę, żebyś się mógł oprzeć. A to by się wydawało, że to ty jesteś taki gieroj, prawda? Nie. A więc, abyś w tym dniu złym mógł się ostać. Pewna siostra odebrała od Pana słowo, że Bóg ją uzdrowi. My wiemy, że Bóg uzdrawia. Ale ona mówi, odebrała wyraźnie od Pana obietnicę, że Pan ją podniesie. Ale mówi, czułam się coraz gorzej i gorzej. I jeszcze raz gorzej. I trafiła do szpitala i wydawało się, że za chwilę umrze. Mówi, jak to jest? Bóg dał mi obietnicę. A sytuacja idzie zupełnie w innym kierunku. A wtedy jeden z Bożych ludzi, który ją odwiedził, mówi, a może skoro Bóg dał ci tą obietnicę, to już może przestań prosić, a zacznij Bogu dziękować za to, że On cię uzdrawia. I zaczęła dziękować Bogu. I to całkowicie zmieniło sytuację. I Bóg ją podniósł z tej choroby. Jeżeli Bóg coś do ciebie mówi i przychodzi próba, przychodzi doświadczenie i diabeł chce ci powiedzieć, widzisz, Bóg, to słowo nie jest prawdą. Bóg cię wcale nie uzdrowi. Bo sądzę, że to był atak sił ciemności i ona się czuła coraz gorzej. Diabeł mówi, chciał ją obrabować z tego słowa obietnicy, które ona odebrała. Aż w końcu pod wpływem tej rozmowy zrozumiała, że skoro Bóg powiedział, on jest wierny, zaczęła Boga wielbić i dziękować i bardzo szybko wróciła do zdrowia. Bo Pan jest wierny słowu. Wiecie, to jest walka, to jest zmaganie. Wierzę, którą toczymy. Ileż razy nie odbieramy od Boga rzeczy, które Bóg ma dla nas, dlatego że nie spełniamy pewnych warunków obietnicy, którą Bóg nam daje. I dziwimy się, czemu Bóg nas nie błogosławi. Czemu nie mamy tego czy tamtego. Czemu nie ma tego, co Bóg obiecuje? Spełnij warunek. Apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ja wiem, że też jest inne słowo, które mówi, że Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w różnych sytuacjach. Ale ten fragment z listu do Filipian, kiedy Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. I zwróćcie uwagę, on mówi, mogę cierpieć głód. I mogę obfitować. Mogę mieć błogosławieństwo materialne i mogę mieć go brak. Ale w tym wszystkim, czy w głodzie, czy w obfitości, ja umiem żyć i mój Pan będzie ze mną i zachowa mnie i przeprowadzi mnie przez to. Ja wszystko mogę w tym. Halleluja. Czyli kiedy obfituję, dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł był wierny. Był ofiarny, a więc Bóg się o niego troszczył w każdym kierunku. A nawet kiedy mu brakowało, to też Bóg dał mu siłę, aby mógł przez to zwycięsko przejść. Warunek, abyś mógł się ostać w dniu złym. Kiedy diabeł będzie cię atakował, masz wziąć pełną zbroję. Nie część, nie fragment, pełną zbroję. Tu jest napisane, stójcie tedy. To jest nie tylko, że mam dać odpór, ale mam wszystko wykonać i pozostać nieporuszony z miejsca Bożego wybrania i powołania. To jest bardzo ważne, bo diabeł chce nas z tego miejsca posadzenia, umieszczenia nas w Chrystusie, w okręgach niebieskich. Diabeł chce nas z tego miejsca za wszelką cenę usunąć. Chce nas usunąć z miejsca służby, z miejsca błogosławieństwa. Ale ja, kiedy mam zbroję Bożą, potrafię dać opór, dokonam wszystkiego i pozostanę w tym miejscu. Nie oddam pola.
które Bóg mi dał, które jest moim dziedzictwem, które jest moim błogosławieństwem. I pierwszym fragmentem, czy pierwszym elementem zbroi Bożej jest pas prawdy. Mamy być opasani pasem prawdy. I przede wszystkim dlatego, że to jest zbroja Boża, to chcę podkreślić, że nie chodzi w pierwszej kolejności o to, czy nie kłamie i nie okłamuje kogoś, ale tym pasem prawdy jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jest ta prawda, że moim Zbawicielem, moim Odkupicielem jest Jezus. Rozumiemy? Bo jeżeli ja będę polegał na tym, że nie zawiodłem, okłamałem, stało się, to wiecie, ten pas prawdy jest bardzo lichy. Bo upadamy w wielu, ale powiedziałem, to jest Boża zbroja, nie moja zdolność, Boża zbroja. A więc przede wszystkim jest to prawda Ewangelii. Jestem przepasany samym Chrystusem, który jest prawdą. Jestem przepasany moim Mesjaszem, Panem, który za mnie oddał życie. Przez Niego, przez Jego ofiarę jestem Bożym dzieckiem, jestem opasany prawdą. Amen. A dopiero na drugim miejscu, jakby z tego wynika, to co Paweł też pisze w liście do, w tym fragmencie, w 4 rozdziale listu do Efezjan, nie okłamujcie się nawzajem. Ale ten pas prawdy to jest ta prawda Ewangelii, Królestwa Bożego, Bożego odkupienia w Jezusie Chrystusie. Niesamowicie ważne. Na czym opieram swoje życie z Bogiem? Czy dlatego, że coś zrobiłem dobrze albo źle? Czy na tym, co On dla mnie uczynił i kim On jest dla mnie? Amen. To jest niesamowite. Pas prawdy, którą jest mój Zbawiciel, Jego dzieło zbawienia. Diabeł przecież przychodzi i mówi, czy ty naprawdę narodziłeś się na nowo? To jest jedno z pierwszych jego ataków skierowanych do Bożego dziecka. Jesteś zbawiony? A skąd to wiesz? Na pewno? Jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb. To jest klasyka. Na pewno przeżyłeś przez Duchu Świętym? No modliłem się na językach. Tak? A sam sobie to wymyśliłeś. To jest, on będzie zawsze podważał te rzeczy, te fakty, te wydarzenia, które miały miejsce, ale ty i ja mamy mieć zbroję Bożą i dać mu odpór w prawdzie Ewangelii. Nie opieram mojego zbawienia na sobie, na moich uczynkach, chociaż wiem, że nie wolno kłamać, ale opieram je przede wszystkim na tym, że Jezus Chrystus za mnie oddał życie. Wykupił mnie. On jest moim Zbawicielem. A więc miej przepasaną, bądź dosłownie jakby zniewolony tą prawdą Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wiecie, ten pas, który noszono wtedy, pozwalał, i kiedy człowiek chciał biec, a my mamy biec, dobry bieg wiary, pozwalał wziąć tą długą tunikę czy tą szatę, założyć za pas, aby lepiej się biegło. Ale muszę mieć pas. Muszę mieć tą możliwość bycia szybkim i zwrotnym, jeśli trzeba. Po drugie, to jest zbroja Boża. Mamy być tymi, którzy mają przywdziać pancerz sprawiedliwości. To nie jest nasza sprawiedliwość. Nie daj Boże, gdyby to miała być nasza sprawiedliwość, to jesteśmy totalnie przegrani. To jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. W księdze proroka Jeremiasza 23, w wierszu 6 jest napisane, że Pan i objawione zostało imię i Judzie, Pan sprawiedliwością naszą. Komu zostało objawione, że Pan jest ich sprawiedliwością? Kiedy to imię Boże zostało objawione dla ludu Bożego? Kiedy byli daleko od Bożej sprawiedliwości. I mogli jedynie zaufać
Jego sprawiedliwości. Właściwie nie mieli żadnego wyboru, bo totalnie zawiedli Boga i sąd Boży był nad nimi. Ale Bóg obiecuje, że ich sprowadzi i będzie, stanie się dla nich źródłem usprawiedliwienia. Kochani, kiedy tutaj jesteśmy, to Bóg mówi, miej pancerz sprawiedliwości, diabeł będzie atakował. Mówi, popatrz, to zrobiłeś, tamto zrobiłeś i tamto zrobiłeś. Gdzie tu sprawiedliwość? Ale ty i ja nie polegamy na swojej własnej sprawiedliwości. Słowo Boże, list do Koryntian 1,30 wyraźnie też do tego mówi, że Chrystus stał się od Boga dla nas sprawiedliwością. Ale wy dzięki Niemu, dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Oskarżyciel przychodzi i oskarża. Pamiętacie tą historię tego arcykapłana Jozłego, szatana po jego, z jego jednej strony i anioła stojącego z drugiej strony. I szatan go oskarża, a Pan usprawiedliwia. A więc mam wziąć pancerz sprawiedliwości, którą jest sam Chrystus Jezus, Jego sprawiedliwość. Mam być przyodziany w ten pancerz sprawiedliwości i mogę powiedzieć tak, ja w wielu rzeczach zawodzę, ale nie opieram się na swojej własnej sprawiedliwości. Pan jest moją sprawiedliwością. To jest ciekawe, ale Bóg widzi nas w Chrystusie jako sprawiedliwych, świętych, oddzielonych. To dokonała Jego święta krew, to dokonało Jego odkupienie na krzyżu. A więc mam mieć pancerz sprawiedliwości, bo diabeł będzie próbował także w tej dziedzinie i prawdy Ewangelii, i w tej dziedzinie sprawiedliwości, żeby nam wykazać, jak bardzo jesteśmy niesprawiedliwi w naszym życiu. Jeżeli to mam, dalej apostoł Paweł mówi o czymś niezwykle ważnym, ale jakby nie zdajemy sobie sprawy, że to daje nam siłę i moc, zwycięstwo wobec przeciwnika. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Czyli być obutym w gotowość składania świadectwa, mówienia, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. To jest część, element zbroi Bożej. Ja mówię, czasami żałuję tego, że gdzieś tam nie mam takiego większego kontaktu z ludźmi w pracy czy gdziekolwiek, bo to daje niesamowitą możliwość dzielenia się, mówienia o Chrystusie. Mamy sąsiadów. Niektórzy, w moim wypadku chyba muszę wyjść na ulicę, czy w Czechowicach, czy w Ustroniu i zaczepiać i próbować jakoś rozmawiać z ludźmi. I tak trzeba byłoby chyba zrobić. Bo to, że głoszę Ewangelię, to jest jedno. Ale wydaje mi się, że tutaj chodzi o to dawanie świadectwa, kim jest dla mnie Chrystus. Wiecie, my jesteśmy non-stop 24 godziny na dobę świadkami Jezusa Chrystusa. Powinniśmy mówić o tym, co On dla nas uczynił na krzyżu. Obuwszy nogi. Ja myślę, że wielokrotnie chrześcijanie biegają boso. Mają pas, mają pancerz, ale nie mają i tak biegniemy, bo ranimy się w nasze stopy. Trudno jest toczyć walkę, kiedy nie ma obuwia i kiedy twoje stopy są narażone. I to jest ciekawe, oto masz na nogach obuwie, które cię chroni twoje nogi wtedy, kiedy dajesz świadectwo i świadczysz o tym, kim jest i co uczynił dla ciebie i dla mnie Jezus. Niesamowicie ważny element zbroi Bożej. Kiedy Kościół daje świadectwo, kiedy my dajemy świadectwo, to jest to, zwróćcie uwagę, zawsze powiedz komuś świadectwo, co Bóg dla ciebie uczynił, kim jest dla ciebie Jezus. Zobaczysz, jak radość Boża zacznie wypełniać twoje serce.
Jak zaczynasz być podniesiony w swoim wnętrzu, bo mówiłeś o Zbawicielu. Diabłu udaje się zamykać usta wierzących. Nam, zniechęca nas. Tyle razy mówiłem. Temu mówiłem i tamtemu mówiłem. No dobrze, ale jeszcze wszystkim nie powiedzieliśmy. Prawda? Ilu ludziom nie mówiliśmy. Czasami pozostajemy przy kimś, któremu mówimy, 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 a on i tak nie chce słuchać. A Bóg mówi, rozejrzyj się, są zupełnie inni ludzie, którzy jeszcze nie słyszeli Twojego świadectwa. Kochani, oby tak było, że kiedy wyjdziemy stąd, zaczniemy szukać okazji, aby ubrać buty gotowości głoszenia i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. To jest nasza odpowiedzialność przed Panem. To obuwie ma być ubrane. Tarcza wiary. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Te ogniste pociski mają potężną siłę rażenia. One, jeżeli docierają do nas, one atakują naszą duszę, nasze emocje, nasz umysł. One powodują totalne czasami zamieszanie w nas. Mogą doprowadzić nas do depresji. Nawet diabeł może wrzucać do umysłu Bożego dziecka myśli samobójcze. To są ogniste pociski. Działają na nasze uczucia i działają na nasz umysł. I poprzez zaatakowane emocje, uczucia, czy poprzez zaatakowany umysł, myśli, diabeł wywiera presję, abyśmy podjęli niewłaściwe decyzje i kroki, i działanie. I powinniśmy mieć tą świadomość, że toczymy teraz właśnie walkę. Rozgrywa się walka. Ewa została zaatakowana poprzez duszę i poprzez umysł. Właściwie na duszę składa się umysł, emocje. Ona zobaczyła ten owoc i mówi, no fajny do zjedzenia. Ale też diabeł posiał w jej umyśle myśl, oszustwo. Jeśli zjecie, to będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Wiecie, są sekty, które mówią, żebyś więcej mógł doświadczyć łaski, musisz więcej grzeszyć. Bo przecież jest napisane, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfituje. Paskudne. Im bardziej się brudzisz, tym lepiej dla ciebie. Dosłownie takie sekty istniały na wschodzie i zachodzie Europy. Oszustwo diabła. Nie musisz poznawać, nie musisz, żeby rozróżnić dobro od zła, nie musisz smakować zła. Nikt nie musi smakować zła, żeby wiedzieć, że to jest złe. Po prostu mamy słowo Boga, który mówi, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy zaufam słowu Pana, ja nie muszę się brudzić, ja nie muszę próbować, ja nie muszę... Ja to wiem, bo Bóg to jasno, wyraźnie powiedział, co jest dobre, a co jest złe. I chodzi tylko o to, żebym zaufał temu, co Bóg mówi. Diabeł atakuje nas w różny sposób. Mówi, dzisiaj bardzo często, szczególnie młodych chrześcijan, nie czuję się, że jestem Bożym dzieckiem, że jestem chrześcijaninem. No to znowu upadłeś. Właściwie to już teraz jesteś taki, to zrób jeszcze i to. Powiedz jeszcze tamto. Wiecie, i on nas pcha i popycha nas coraz dalej, aby nas oderwać od społeczności, od relacji z żywym Bogiem. Ezaw, fajny człowiek z jednej strony może, pierworodny, przychodzi z pola, z polowania, jest głodny i diabeł to wykorzystał. Jakub też to wykorzystał, ale za tym mówi, sprzedaj mi,
Jakub mówi, okej, dam ci tą soczewicę. On mówi, jestem tak głodny. Słuchajcie, no nagle diabeł wzbudził w nim taką pożądliwość jedzenia, że wydawało mu się, że on zaraz umrze. Wiecie, diabeł powoduje czasami taki napór emocji czy pragnień, nienaturalny wręcz, że mówisz, jak tego nie zrobię, to nie wiem, co się ze mną stanie. A co mi po pierworodztwie? Kochani, popatrzcie, zadziałało to przez pożądliwość, rozbudzenie tej pożądliwości i to wpłynęło na jego wolę, na jego działanie. I sprzedał to. Wydawało się, że to tylko wie Jakub i on. Jakub nie był super. Oszukiwał, wykorzystywał. Dostał to, co siał, to nazbierał później przez całe swoje życie. Nazbierał. Bo nie da się w tej duchowej rzeczywistości żyć w taki sposób, a zbierać, robić złe rzeczy i zbierać dobre. To, co siejesz, będziesz żął. To, jak żyjesz, będziesz żął. Będziemy żąć. To są te ogniste pociski, które ni stąd, ni z owąd. I ludzie nagle jakby są irracjonalni, zaczynają działać według swoich popędów, pragnień, pożądliwości. Nagle coś się dzieje z nimi. Oczywiście, że chrześcijanin tutaj jest w innej duchowej sytuacji, ale diabeł wie, że ciągle mamy w sobie, każdy z nas, piątą kolumnę. Naszą cielesność, sarks. Nasze pożądliwości ciała. Jawne są uczynki sarks, ciała, list do Galacjan, 5 rozdział. Jawne są. I diabeł czeka na okazję. Jeśli nie czuwamy, nasza relacja, bliskość z Bogiem, zaczynamy się oddalać, on czeka na okazję, aby uderzyć w te... On doskonale zna twoje i moje czułe miejsca. Wie, w co... Co rozbudzić? Jakie apetyty w nas rozbudzić? Dlatego weźcie tarczę wiary. A więc dajcie mu odpór poprzez wiarę w Boże Słowo. Kiedy strzała ognista przeciwnika wbijała się w tarczę, to kiedy wbijała się to ostrze, to co było zapalone, gasło, gasiło się pod wpływem tego wbicia się w tą tarczę. Abyście zgasili ogniste pociski złego, przez co użyj tarczy wiary. Czyli wiara jest pewnością tego, czego nie widzę, a czego się spodziewam od Boga. Rzeczy niewidzialnych. Nie czuję tego, nie dotykam tego, ale skoro Bóg tak powiedział, przez wiarę, bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Weź tarczę wiary i zgaś te diabelskie, ogniste pociski, które powodują, że nie możesz znaleźć miejsca, nie możesz spać, bo się zamartwiasz. Mówisz, nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będzie z moimi dziećmi, nie wiem, co będzie z moim zdrowiem. Zgaś i patrz na tego, który jest twoją tarczą i ochroną. Weź tarczę wiary i zgaś to. I połóż się, jak mówi jeden z psalmistów, położyłem się i zasnąłem. I Bóg da ci sen. Obudzisz się rześki, znowu silny. I kiedy diabeł rano mówi, a ty pamiętasz to? Będzie wracał z powrotem, to ty znowu użyj tarczy wiary. Powiedzieć, idź precz, szatanie. Ja ufam Bogu. Polegam na Jego prawdzie, na Jego słowie. Zgasisz te diabelskie strzały, które diabeł kieruje w twoim kierunku. I nagle on będzie musiał odstąpić. Wiecie, on będzie próbował raz i drugi, ale kiedy będziesz konsekwentny, kiedy będziemy konsekwentni, on musi odejść, bo widzi, tu nie mam pola dla siebie, nie mam możliwości. A pokój Boży przyjdzie do twojego, do mojego serca, umysłu. Radość Ducha Świętego będzie obecna w naszym życiu.
Mamy wybór. Weźcie całą zbroję Bożą. Dalej jest powiedziane o hełmie zbawienia. Znowu to jest ta nadzieja, którą każdy z nas powinien mieć. Ja wiem, że idę do nieba. Ja wiem, że kiedy Chrystus przyjdzie, moje znikome ciało będzie przemienione w uwielbione ciało, podobne do ciała Chrystusa, tak? Pierwszy list Jana, 3:1-3 jest wyraźnie powiedziane o tej nadziei, że mamy ją mieć, bo ta nadzieja sprawia, że dbamy o swoją czystość życia. Bo wiemy, gdzie zmierzamy i wiemy, że tam nic nieczystego nie wejdzie, a więc mając tą nadzieję, przyłbicę nadziei zbawienia, ja sam dbam o czystość mojego życia. Weźcie przyłbicę nadziei zbawienia. Kiedy ludzie pytają się, rozmawiam, mówię, ja wiem, dokąd zmierzam. Przedtem nie wiedziałem, ale kiedy spotkałem Chrystusa, wiem, dokąd zmierzam. Wiem, jaka jest nadzieja, wiem, jakie bogactwo chwały jest przygotowane. Wiem, że Bóg ma dla mnie rzeczy niezwykłe i wielkie. Amen. Czego oko nie widziało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nadzieja. Jak mówią, nadzieja umiera ostatnia. I to jest prawda. Człowiek bez nadziei nie będzie walczył. Gdzieś tam wiara, ta tarcza wiary nam może omsknąć. Ten miecz ducha może gdzieś tam wylecieć, ale jeszcze jest nadzieja. I ta nadzieja pozwala się Bożemu człowiekowi podnieść i na nowo wziąć miecz i tarczę i wszystko i stanąć do walki. Biblia mówi, że nasza nadzieja ma być żywa w nas. Nie umarła, nie przeszła, żywa. Teraz ja mam nadzieję życia wiecznego. I ostatni miecz ducha. Miecz ducha, czyli słowo Pana. Weźcie przyłbicę i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest nie do przecenienia, kiedy masz Słowo Pana. Pan Jezus wyraźnie pokazał nam, w jaki sposób używać tego miecza. Napisano jest, ale kochani, nie działa to w taki sposób na zasadzie, że wypowiesz słowo. Tylko, że ty i ja musimy temu Słowu być poddanymi, żyć według tego Słowa. Polegamy na tym Słowie i wtedy, kiedy bierzesz ten miecz ducha, masz autorytet, aby dać odpór diabłu. To nie jest na zasadzie, że żyjesz jak chcesz i nagle zacytujesz diabłu werset Słowa Bożego, on ci też zacytuje. Ale ja jestem pod tym Słowem. Ja jestem posłuszny Słowu, pod autorytetem tego Słowa. Dlatego mogę wziąć ten miecz i dać diabłu odpór Słowem, prawdą Słowa Bożego. Weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Kochani, to jest niezwykłe. Dlatego jest napisane, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas w obfitości. Jedna rzecz, kiedy czytasz list do Hebrajczyków, 3:4 jest napisane, że Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej. I tam jest napisane, że doszło ich tak samo słowo, jak i nas. Tak samo. Ale słowo, które Boże ich doszło, nie przydało się im na nic. Dlaczego? Dlatego, że tam jest napisane, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy słuchali tego słowa. Czyli czytając w kontekście końcówki trzeciego rozdziału, nie byli posłuszni temu słowu. Nie zaufali słowu. A więc jeżeli mam użyć miecz ducha, żeby on był skuteczny, to znaczy, że ja mam ufać Bożemu Słowu. Polegać na prawdzie Bożego Słowa. Ileż to razy Bóg wystawiał ich na próbę 10-krotnie na pustyni,
byli próbowani, dziesięciokrotnie oblewali egzaminy. Za każdym razem robili dokładnie to samo, reagowali w nieboży sposób. Narzekaniem, biadoleniem, niewiarą. I nie dziwmy się, że ich ciała zaległy pustynię i nie osiągnęli tego, co mówiła obietnica. Popatrzcie, mamy wiele obietnic w Bożym Słowie. Możemy je pochwycić tylko w jeden sposób. Kiedy Bóg wprowadza nas w doświadczenie, próbę, kiedy diabeł próbuje nas wykorzystać tą próbę i kusi nas do złych rzeczy i my zachowujemy się we właściwy sposób, ufamy Bogu, wtedy wiara rośnie w nas, uczymy się zwyciężać, zaczynamy budować nasz właściwy Boży charakter, prawy charakter. Jesteśmy gotowi na odebranie tego, co Bóg obiecał. Wiecie, to, że Bóg obiecał wiele rzeczy, wcale nie musi być twoim i moim udziałem. Doszło ich słowo, ale nie mieli wiary, nie ufali słowu, nie ufali Bogu. I Bóg mówi, nie mogłem ich wprowadzić i dać im to, co zamierzyłem dla nich. Weźcie zatem całą zbroję, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Zwróćmy uwagę, że tutaj kończy się zbroja Boża. Wiersz 18 mówi o modlitwie, ale modlitwa nie jest wymieniona jako element zbroi Bożej. Jest ważna w tej duchowej walce, bardzo ważna. Ale Paweł jej jakoś tutaj nie umieszcza w tej duchowej zbroi. Zwraca nam uwagę na tych sześć elementów, o jakich tutaj mówi: pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, tarcza wiary, przyłbica nadziei zbawienia, miecz ducha i buty gotowości głoszenia Ewangelii. Sześć elementów. A wtedy, kiedy to będziecie mieli, dacie odpór, ostoicie się, wykonacie wszystko, co Bóg chce, żebyśmy wykonali. Więcej, będziemy mieli świadectwo, będziemy podekscytowani tym, w jaki sposób Bóg nas przeprowadził przez liczne doświadczenia i pokuszenia i mogliśmy zwyciężyć i możemy odbierać Jego obietnicę, łaskę za łaską. I będziemy wzrastać z mocy w moc. Będziemy postępować z chwały chwałę, tak jak Bóg tego chce. Drodzy, uczymy się cały czas. Przypominamy sobie. Chciejmy wziąć to słowo do naszego serca. Chciejmy pilnować, aby zbroja Boża była na co dzień naszym udziałem. Chciejmy powstać. Drodzy, to jest Boża zbroja. Każdy element. Bo nawet wiara, tarcza wiary jest coś, co pochodzi od Boga. Bo jest napisane, że gdy uwierzyliśmy Słowu, wiara w ogóle przychodzi ze słuchania Słowa, tak? A list do Rzymian 12:3 mówi, że każdy z nas otrzymał od Boga miarę wiary. Abyśmy zgodnie z tą miarą wiary żyli, służyli. Ta miara może się powiększać, abyśmy jeszcze lepiej, bardziej służyli Bogu. Ale otrzymujemy to od Boga. To jest Boża zbroja. Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy zostawieni samym sobie. Dziękujemy Ci, Panie, że nie wydałeś nas jakby na pastwę przeciwnika, ale każde Twoje dziecko jest ubłogosławione wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I dziękuję Ci, Panie, że dałeś każdemu z nas bez wyjątku całą zbroję Twoją, Bożą. Naucz nas, Panie, każdego dnia, abyśmy byli zastani jako ci, którzy są obleczeni. Nie zewleczeni, ale obleczeni w tą zbroję. Obleczeni w Ciebie samego. Tak dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo. Modlę się, abyś Ty bardziej to słowo rozświetlał w moim sercu i umyśle i w naszych sercach. Uczyń nas takimi, Panie, pełnymi entuzjazmu, świadkami, aby te obuwie gotowości głoszenia, Panie, było tak wyraźne i jasne w życiu każdego z nas.
a także każdy element tej zbroi. Bądź błogosławiony. Dziękuję Ci, Panie, za żywe Twoje słowo, za ten cudowny miecz. Chwała Tobie. Amen. Halleluja.